jak wiele płatków śniegu potrzeba, aby pokryć drogę cienką warstwą białego puchu. Jak wiele kropli wody potrzeba, aby drążyć twardą skałę. Niemożliwością jest policzenie, jednak możliwe jest urzeczywistnienie tego. W powtarzalności tkwi zatem głęboki sens i nadzieja, że każda sytuacja naszego życia może zostać odmieniona. Gdy zaczniemy jednak realizować ten potencjał możliwości ze śmiertelną powagą, wtedy możemy nie tylko nie osiągnąć celu, ale nawet zaszkodzić sobie i innym. Ważne jest zatem posiadanie autentycznego poczucia humoru, czyli osiągnięcie lekkiego dotyku. Lekki dotyk pozwala nie tylko na akceptację wszystkiego, co nam się w życiu przydarza, ale również na przemianę łez i rozpaczy na uśmiech radości. Bez niepotrzebnych niepokojów i ranienia kogokolwiek. Zapewne wielkie wyczucie miał w tym ojciec John Maine. Zanim został mnichem, pracował w brytyjskiej służbie kolonialnej jako tłumacz na Malajach. Malaje wtedy odzyskiwały niepodległość. Urzędnik brytyjski tłumaczył tubylcom, że i po wyborach będą musieli zachowywać prawo imperium. John Maine przetłumaczył to w ten sposób. Chciałem wam powiedzieć, że królowa angielska zaprasza was na herbatę, kiedykolwiek będziecie w Londynie. Wszyscy byli szczęśliwi. Owacjom nie było końca. Zadowolony również był nieświadomy sprawy urzędnik. Austriacki psychiatra Viktor Frankl w toku obserwacji poczynionych w obozie koncentracyjnym doszedł do wniosku, że szanse przeżycia mieli tylko ci, którzy potrafili nadać sens swojemu cierpieniu. Inni nie wytrzymywali. Don Juan Carlosa Castanedy uważa, że człowiek, który spotkał małego tyrana, powinien uważać się za szczęśliwca. Mały tyran, czyli dręczyciel, to ktoś, kto ma nad tobą władzę, nęka cię do szaleństwa i depcze bez miłosierdzia. W ten sposób uczy cię opanowania, cierpliwości, niezależności, pogody ducha i zapewne kilku innych cnót, których może ci brakuje. Dlaczego tak się dzieje? Zapewne dlatego, że tyrania, egoizm, brak tolerancji, nieopanowanie i inne skłonności to cienie cech, które są w każdym z nas. Mały tyran pomaga nam je odsłonić i pokonać. Rozejrzyj się wokoło. Może znajdziesz w swym otoczeniu dorodny okaz małego tyrana. Na przykład żonę z rzędem, męża egoistę, dzieci wyrodne, szefa nadużywającego swej władzy. Rozpoznaj w nich aniołów, wysłanników Boga, które mają nam pomóc rozwinąć wspaniałe cechy cierpliwości, wyrozumiałości, dobroci, rozwagi. Jeśli nie udaje ci się tego zrozumieć za pierwszym razem, spróbuj po raz drugi, trzeci, następny. Nie licz płatków śniegu. Wiedz jednak, że mogą one pokryć całą drogę białym puchem niewinności. W jednym ze swoich wierszy Emil Biela pyta: dlaczego nigdzie na świecie nie ma świątyni pod wezwaniem Bożego uśmiechu? Jest przecież ona w każdym z nas, gdy uśmiechamy się poprzez łzy.
Oh, man.